stále přesvědčená o tom, že ta spolupráce bude samozřejmě dál pokračovat a bude, věří tomu, že se... Zapytajcie swoich czeskich kolegów czy koleżanek, czy to wasze imię ma odpowiednik w języku czeskim. Jasne. Tady je napisane Honza po česky a po polsku Jan je adekwatny imię. Czasami, no to może być szefem, to może być stejny, tak? Może być stejny, tak? Anna, chyba stejny, Anna. Jadna, Karolina, Ingrid, Teresa. 17. 17 bodów, tak jest. Brawo! Jurek. 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 22. Dziękuję.